A więc, moi drodzy, tutaj, jak o ile dobrze pamiętacie, były mega chaszcze. Tutaj rozpadający się tunel, który został całkowicie zebrany i wyrzucony, bo zrobimy tutaj grządki w następnym roku względem nowy tunel postawimy, taki, który będzie spełniał swoje zadanie. Drzewa zostały pięknie przycięte, więc miejmy nadzieję, że czereśnie, które tutaj się znajdują, nam odżyją i będziemy mieli świeże owoce. Zaraz wyjdziemy jeszcze do kopuły, ale to za moment. Ona też została pięknie wysprzątana. Możliwe, że zrobimy tam miejsce noclegowe jakieś dla chętnych, którzy będą chcieli nas odwiedzić. Co do piramidy, no jeszcze jej renowacja od wewnątrz trzeba będzie poczekać, ale jeśli ktoś w przyszłości, najbliższej, w następnych latach chciałby z niej skorzystać, z członków naszego stowarzyszenia, które już niedługo powstanie, cały czas czekamy na zebranie wszystkich osób i rejestrację i będziemy się tym zajmować. Więc zaraz wrócimy do kopuły. Popatrzcie, tak wygląda dom. Pięknie wyprzątnięte, czysto i gotowe na wiosenne zadania, które nas czekają. Serdeczne podziękowania dla Gosi za pomoc. Chodźcie dalej. Wszystko pięknie pokryte śniegiem, naprawdę zima w pełni. Biblioteka, która jeszcze wymaga lekkiej renowacji wewnątrz. Będziemy poprawiać regały, tak aby móc książki ponownie postawić. Tutaj nasze zgliszcza nieszczęsne. Jeszcze stoją, ale w następnym roku planujemy to wyburzyć i zrobić tutaj większe miejsce. Możliwe, że ze stołami, tak aby móc gościć gości. W bardziej przyjazny sposób. Z tym domkiem nie wiemy, co jeszcze zrobić. Możliwe, że będzie jakiś mały magazynek. Tutaj gospodarcze zabudowania też oczywiście spożytkujemy. Tutaj na tą zimę mamy już drzewa przygotowane. W niewielkich ilościach dla jednej osoby w zupełności wystarczy. Kuźnia. Chodźcie dalej. Tutaj ojca laboratorium, w którym mieszał ćmagę świętokrzyską. I tutaj zejście jest do Muzeum Siekier. Z tym Muzeum Siekier mamy jeden wielki plan. Możliwe, że się spełni, ale to jeszcze czekają mnie dyskusje co do rzeczy, które się tam znajdują, czyli do tych siekier. Co z nimi dokładnie zrobimy i gdzie będą eksponowane. Ale tutaj jeszcze nic nie mogę powiedzieć, bo nie mam pewnych uzgodnień i ustaleń. Jak sami widzicie, wszystko pięknie jest wykoszone. Na wiosnę orzechówka odżyje, a latem będzie w pełni gotowa do użytku. Przechodzimy już na koniec. Patrzcie, jak piękna zima. Dlaczego taka zima nie przychodzi do całej Polski, tylko to jest w niektórych rejonach? Nie wiem, czy pamiętacie, jakie chaszcze tutaj były. Zobaczcie. To są naprawdę godziny pracy. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Nie słuchajcie plotek, nie wierzcie plotkom.
To tyle, moi drodzy. Wszystkiego dobrego Wam życzę. I do zobaczenia w następnej aktualizacji. Udanego nowego roku.